Przesuwamy granice i to jest bardzo niebezpieczne, tak mówią epidemiolodzy. Jeszcze 2 miesiące temu zakażeń koronawirusem było dziennie 500, kilka tygodni temu 1000. Teraz codziennie jest 1500, 1600 i przestaje nas to dziwić. I właśnie to, zdaniem lekarzy, jest bardzo niebezpieczne, bo cały czas mówią, że tych zakażeń będzie coraz więcej. Lada dzień może być nawet ponad 2000 i powtarzają do znudzenia, że maseczki, dystans społeczny są absolutnie niezbędne, a tych, którzy przestrzegają tych zasad, jest coraz mniej. Dynamiczny wzrost zachorowań to efekt wielu czynników. Dzieci wróciły do szkół, wiele osób do biur, a do tego jest jesienna pogoda, rzadziej wietrzymy pomieszczenia i więcej czasu spędzamy razem. Ale to dopiero początek wzrostu zakażeń. Przed nami jeszcze kolejne uderzenie, a więc powrót studentów na uczelnie. Myślę, że dużo bardziej niebezpieczne niż powrót dzieci do szkół, dlatego że dzieci jednak są mniejszym wektorem przenoszenia. Tak się wydaje. Specjaliści podkreślają, najważniejsze jest testowanie. Teraz w polskich laboratoriach codziennie wykonuje się 21-22 tysiące testów. To stanowczo za mało. Tym bardziej, że Ministerstwo Zdrowia wprowadziło kolejne ograniczenia. Ja mam duże problemy, żeby zrozumieć, dlaczego chce się tylko badać osoby objawowe i to jeszcze tak późno, więc minimum w trzecim. A jak znam życie, to jest 5., 6., 7. dzień dopiero, kiedy mamy wynik i pełną informację. To jest bardzo duże ryzyko transmisji, bo jednak co któraś będzie zakażona i ma ileś kontaktów. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, największym w regionie, codziennie wykonuje się nawet 100 testów. Testujemy wszystkich pacjentów, którzy są przyjmowani do szpitala. Co tydzień mamy ileś dodatnich wyników i ci pacjenci siłą rzeczy nie są przyjmowani. I myśmy w Centrum Chorób Serca nie mieli zachorowania od, panie redaktor, kwietnia. 4 osoby dziennie, 3, 5 nie wchodzi do tego szpitala i nie roznosi zakażenia. To jest kwestia bezpieczeństwa pacjenta i personelu, bo to się wiąże także z zamykaniem oddziałów, przynajmniej na krótki czas, na okres dochodzenia, dojścia do wniosków, czy ta sytuacja była głęboko ryzykowna, czy nie. A w niektórych sytuacjach wręcz zamykanie przyjęć na oddziały na kilka, kilkanaście dni. Powinniśmy wykonywać co najmniej 2 razy więcej, przekonują lekarze. Dopiero to dałoby efekt, ale też każdy z nas musi zachowywać się odpowiedzialnie. Na pewno izolacja, na pewno maseczki, na pewno przestrzeganie dystansu, na pewno ostrożność, ale też warto podkreślić wagę na przykład szczepienia przeciwko grypie. To, co będzie dalej, w dużej mierze będzie zależało od nas. Od tego, czy... chciałem powiedzieć, czy będziemy społeczeństwem obywatelskim, ale ja już w to nie wierzę. Patrząc na to, co się dzieje, ja już w to nie wierzę. W związku z tym uważam, że rząd na tym etapie powinien pójść o krok dalej i stworzyć realne narzędzia do tego, żeby egzekwować stosowanie środków ochrony osobistej. Maseczka, dystansowanie, higiena rąk. Trzeba pamiętać zwłaszcza o osobach starszych. Oni żyją dzięki zasadom bezpieczeństwa, jakich przestrzegają osoby zdrowe i młode. Jeśli tego nie będzie, trzeba sobie zdawać sprawę z dalszych konsekwencji. Powiedzmy ludziom, musimy zaakceptować, że wzrośnie ilość zachorowań, że być może wzrośnie ilość osób, które umrą z tego powodu i być może dojdzie do sytuacji, w której system się po prostu zatka. Ale to nie dzieje się dlatego, że my tak działamy, nie chcemy przyjmować, nie chcemy zajmować się tymi pacjentami, tylko dlatego, że jest transmisja wirusa. I kolejna informacja, na szczepionki przeciwko koronawirusowi na razie nie mamy co liczyć. A w szpitalu zakaźnym przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu już teraz nie ma miejsc dla chorych na COVID-19. Katarzyna Sudnik, Echo 24.